programie Czysta Przyjemność Darek Gadowski! Dzień dobry, dobry wieczór, Poznań, zróbcie hałas na gościa z Koszalina! Jezus, jak przyjemnie, jak przyjemnie! Ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz gram w tak eleganckim miejscu, naprawdę. Zajebiste miejsce. Przede wszystkim macie zamknięcie w kibla. Dla mnie z Koszalina to jest nowość. Autentycznie, ja w Koszalinie grałem tyle czasu, tyle lat w takim jednym miejscu, bardzo sympatyczne miejsce, ale niestety nie było zamknięć w kiblu. Ja przez lata do tego właściciela mówiłem, panie Waldku, proszę, chociaż głupi haczyk, cokolwiek, przecież nie można tak, no to jest wstyd. On mówi, Darek, nie, bo będą strali. Cóż za pokrętna logika. A gdzie mają strać do cholery jasne? Co tu się opierdala? Panie Waldku, proszę bardzo, co to ma, po co to robimy? Bardzo cieszę, dlatego widzicie skąd pochodzę, jak to wygląda wszystko. Ale powiem wam szczerze, że przez to też, że gram solo, też nie za bardzo wiem, kto właśnie się pojawi, jak to wiekowo wygląda u mnie teraz na występach, więc chciałbym tak delikatnie was zapytać, na spokojnie, bez stresu, nie będę pojedynczo pytał. Wiekowo dajcie hałas ludzie w wieku od 0 do 25. Kolega tu kazał klaskać, a ten mówi, co ty kurwa, dopiero się poznali, widzisz, nie wiedział ile ma lat, przez tyle lat, prawda? Nie wiem, czy słyszeliście, mało osób było do 25 roku życia, tak jest, bo jestem kurwa stary, więc my już troszeczkę tak się nie łapiemy, ja gadam, wiecie, kredyty, związki, problemy, długi, więzienie, takie rzeczy. A młodzi ludzie tak wolą, o, pierdolnąć trzecika, pobawić się trochę i tak dalej, z reguły już... Trafiłem, widzicie, trafiłem, brawo, jak na imię koleżanko? Aga. Aga się cieszy, bo już jest po trzech. Także wszystko w porządku. To jest to, bo nie to, ja trochę, znaczy cieszę się, że jesteście trochę nie, bo my już tak coraz mniej tego kontaktu mamy. Naprawdę, to już nie jest to. To jest, a tak naprawdę ja wam kurwa zazdroszczę, bo wy macie wszystko, słuchajcie. Naprawdę, wy macie wszystko, wy macie kluby, kawiarnie, klubu kawiarnie, kina. Domówki, wyjścia, biwaki, festiwale, znajomych. Ja moich znajomych kurwa 10 lat nie widziałem. Naprawdę. 25-40, zróbcie hałas. A widzicie, tu już trochę lepiej, młodzi. Uczcie się, zobaczcie, kto ma na kokainę, widzicie? Jeszcze nie jestem. Dlatego właśnie mówię, wy już teraz możecie tak sobie marzyć. Kurwa, zobacz, za te parę lat, zobacz jak będziemy się wozić, zobacz, patrz, jeszcze trochę musimy zarobić, spłacić studia i wtedy koks wjeżdża, to jest coś pięknego. 25-40 trochę bardziej szanuję, bo wy tutaj jak chcesz wyjść na przykład bez dzieci, osobno, bez partnerki, to musisz się kurwa pokłócić, prawda? To jest tak, że... No trochę tak, prawda? No czyż nie? No troszeczkę tak. Mąż, a wiecie, mąż trwa, nie, kombinuje, żeby wyjść danego dnia, a żona przecież też nie jest głupia, ona wie, kiedy jest Liga Mistrzów. Ona wie, że będzie kombinował, że będzie chciał się kłócić, widzę, jest jeszcze ultra miła wtedy, żeby mu utrudnić. I obiadek wspaniały, picuszka potem, i deser, wszystko jest ogarnięte, wszystko po domowemu, ona jest przymiła, a on wkurwiony już chodzi, bo nie ma o co się przyjemać. I nagle ona się zapomniała, mówi, powiedzi, weź jeszcze kochanie śmieci wnieś. No jakie kurwa śmieci? O co ci chodzi? Oszalałaś kobieto i już SMS-a do znajomych. Będę za pół godziny, wszystko wyrzucę. A ludzie po 40, proszę, jeżeli tacy są, zróbcie hałas. A widzicie? Widzicie? Co? Zobaczcie, oni się cieszą, bo dla nich to może być ostatnia impreza. Nic więcej się może dla nich nie wydarzyć, naprawdę. Nic więcej, oni, kurwa, obojętnie gdzie, oni wchodzą do Biedronki, o kurwa, ja pierdolę, yeah! Bo mogą być udane zakupy. Karta Biedronki jest, kurwa, jest, wiecie, to nigdy nie wiesz, kiedy cię pierdolnie, po 40 wszystko może być, prawda? Kurwa, no, guz, zawał, odbyt, kurwa, nie wiesz, gdzie pierdolnie, nie wiesz po prostu, dlatego młodzi, cieszcie się z ciała, cieszcie się, bo wy macie wszystko. Ja ostatnio, słuchajcie, widziałem dziewczynę może z 19 lat i ona miała takie uszka nakładane. Wiecie, takie, no kurwa uszka. Ja nie mogę uwierzyć. Ja mówię, dziewczyno, ty nie wiesz, jakie ty masz wykurwiste życie. Ty nie wiesz, że będziesz musiała jeszcze kiedyś u psychiatry gadać o tych uszkach. Bo ja pamiętam czasy, kiedy dziewczyna, kobieta, 19 lat, miała już swoje pole niestety.
I tu miała dziecko na plecach, tutaj w ciąży kapustę wybiera rodzinowe, no a kapustę wybiera i rodzi. Ja nie mówię, że to było dobre, ale były ciężkie czasy, a ta teraz ma łóżka. Hej, hej. I na Insta jeszcze robi tego pieska, tą buźkę taką... Ja mówię, kurwa, to jest dobre życie, nie? Naprawdę, to jest bardzo dobre życie. I najgorsze jest to, że te młode osoby, powiem wam, że nie korzystają z tej wolności. Bo ile razy słyszę potem coś takiego, a sobota miałem gdzieś wyjścia, ale pada deszcz. I siedzą w domu. Słuchajcie, ludzie po 40 wychodzą na spacer, to oni się cieszą, że im kicha z dupy nie wypadła. Rozumiecie? To jest taka różnica. Młodzi biorą pigułę, żeby potańczyć starszy, żeby się nie zesrać. Rozumiecie? Dlatego korzystajcie do cholery, korzystajcie. Młodość trwa moment, a potem chuj kibel do piachu. I myślicie, że tam macie spokój. Ni chuja nie macie spokoju. Bo ludzie tak myślą, a potem będę miał spokój, tu poszaleję w piachu spokój. Ni chuja nie macie w piachu spokoju. Nie, 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 bo zobaczcie, jesteście młodzi, u rodziców mieszkacie, nie wasze mieszkanie. Potem internat też nie wasz. Na studiach akademik chuj nie wasz. Potem bierzesz kredyt, spłacasz mieszkanie, ale nie twoje, spłacisz kredyt, umierasz. Mówisz, super życie, ale jak dobrze, że przynajmniej w piachu mam spokój. Okazuje się, że jak rodzina ci nie opłaci kwatery, to ci wypierdolą. I siedzisz w domu, jesz obiad, prawda, tu ding-no. Otwierasz, halo, a tu kurier DPD, proszę bardzo, dziadka przywiozłem. No nie opłaciliście, no i chuj, teraz, no dobra, dawaj, dawaj na ogród. I na ślizgawce leży, dzieci obok niego muszą się ślizgać. Tato, nie mamy gdzie się ślizgać, kurwa, no rozumiecie. Dlatego korzystajcie, naprawdę, ja ostatnio najbardziej gangsterską rzecz, jaką słyszałem w życiu, najbardziej prawdziwą, było, to było dwóch babci na ławce. I jedna powiedziała do drugiej, słuchaj, a ty jak kaszlesz, to pierdzisz. Ta druga mówi nie. I ona mówi, to masz szczęście, bo jeszcze możesz iść do ludzi. Rozumiecie? Naprawdę, dlatego korzystajcie. Korzystajcie, naprawdę korzystajcie. Bo nigdy nie wiesz, kiedy strzeli. Nigdy nie wiesz, naprawdę. Ale dobrze, już mamy wyjaśniony wiek. Wiemy, kto siedzi gdzie i kto, kurwa, tam ma ostatni dzień na występie, prawda? Tam tył. Ale tył jest naładowany jeszcze bardzo dobrze. Słuchajcie, ja powiem wam szczerze, że zacznę od transportu, bo dlatego wiecie, że no jeżdżę po Polsce bardzo dużo. 10 lat już napierdalam i głównie jeżdżę PKP i się zastanawiam, po co ja to robię PKP, nie? Ale powiem wam szczerze, że nie, to moja Kasia tak wymyśliła. Bo ja mówię, no mógłbym autem jeździć. Nie? A ona tak ostatnio mówi, Darek, paliwo jest po ponad 7 zł za litr, więc czas zaoszczędzić trochę twoich pieniędzy. A że w domu rządzę ja, to mówię, kurwa, dobrze. Tylko moja Kasia nie wie, że jak ja jeżdżę PKP i nie prowadzę auta, to ja chleję w Warsie. Naprawdę, ostatnio jechałem do Wrocławia, zaoszczędziłem 180 zł na paliwie, a wydałem 400 na wydę. Super interes. We Wrocławiu wysiadłem na sztywnych po prostu. Chyba musiałem wyglądać strasznie, szedłem na jebany, tak? Mówię, Kasiu, super, chyba mieszkanie za gotówkę kupimy. Tyle żeśmy zaoszczędzili. Musiałem wyglądać okropnie, słuchajcie, bo jakieś dziecko do matki mówi, mamo, zobacz, temu panu się nawet nogi w kolanach nie zginają. Ja mówię, ja pierdolasz tak źle. Założyłem ciemne okulary. Wziąłem kija z ziemi, mówię, chuj, niewidomego udaję. Aby do hotelu, aby do hotelu. Stoję przy przejściu dla pieszych, jakieś dziecko podchodzi. Ja pana przeprowadzę. Ja patrzę, mówię, harcerz. Mówię, kurwa. Dobra, Darek, graj w to, idziemy. Idziemy pod rękę, ale od pana bimbrem jebie. No widź szybciej, mały śmieć, bo ci plecy obrzyga. Widź szybciej. Także widzicie, jest ciężko. Występ to jest piękna godzinka, coś wspaniałego, ale muszę się tu dostać. Nikt mnie z koszalina nie weźmie helikopterem. Ba, 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 ba. Proszę bardzo, jesteś, nie? Najgorsze jest to, że PKP też w chuja robi trochę, bo oni teraz tak, powiem wam tak, do Koszalina podjeżdża Pendolino lokomotywa, wszyscy się cieszą, a doczepione wagony Telka akurat. Rozumiecie, żeby tak, tak, żeby leciutko w chuja zrobić. Ale oni się teraz chwalą, że obsługa jest wspaniała, o, obsługa wynagrodzi. Ja mówię, dobrze, a ja próbuję ich tak trochę łamać. Już na peron jak przychodzę, to ten kapitan pociągu mówi, o, dzień dobry, może wezmę od pana walizeczkę. A mówię, tak? I połapa go, gdzie kurwa zboczeńcu? Znowu majtek będzie brakowało, tym ochaczu jeden, co było ostatnio? Pan mnie chyba z kimś pomylił, co pan mówi? Ja mówię, mam cię na oku. Potem idzie ta, słuchajcie, siedzę już w środku i idzie ta taka stewardesa pociągowa, wiecie, ta...
ta pani taka z wózeczkiem, co chodzi. I ona jest najlepsza. Nie wiem, kogo do tego biorą, słuchajcie. Ona waży 40 kilo, wózek 150 kilo. Ja kurwa nie wiem, jak ona biedna, słuchajcie, od koszalina się odpycha, od ściany, kurwa, rozpędza. Nie musi nabrać tempa. Jak się rozpędzi, to leci, słuchajcie, jak za przęgiem psów po prostu. Przecież jeden krzywy ruch, on się zatrzyma, ktoś podejdzie, to poleci do tyłu, po niej przejedzie z miazga, nie ma, jest mokra plama. Słuchajcie, one giną. Ja jeżdżę 10 lat i nigdy nie widziałem dwóch tych samych stewardess, kurwa, jak jeżdżę. Niech proszę ktoś zrobi jakieś badania, jakieś śledztwo. Ale ona podchodzi do mnie i mówi, poczęstunek od PKP. A ja mówię, a za ile? Ona za darmo. Ja mówię, chcą mnie wkurwić. Ja mówię, to poproszę wodę gazowaną. Ona mówi, widzę, że jest pan oryginalny, bo większość bierze niegazowaną. Ja wiecie, to jest ukryta kamera, co tu się odbywa? I potem dopiero za trzecim razem idę do restauracyjnego wagonu. Ja mówię, piwo proszę. A pani, a może zainteresuje pana piwem regionalnym? Ja mówię, tak, a jakie to jest piwo regionalne w pociągu? Jak to działa? Proszę mi powiedzieć, jedziemy przez Łomżę, dajesz mi Łomżę, wyjeżdżamy z Łomżę, zabierasz Łomżę, dajesz wódę z Wida, bo przez Radom jedziemy, powiedz, jak to działa, proszę. Ono mówi, bierz tyskie, wypierdalam, jak cię. No i to jest PKP do cholery, za trzecim razem dopiero, za trzecim razem, rozumiecie? Ostatnia historia z PKP, kończymy temat. Słuchajcie, Koszalin, Katowice, połączenie około 9 godzin. To nie jest chyba połączenie, to jest mini odsiadka. Wsiadasz bez brody, wysiadasz z brodą, rozumiecie? To jest kurwa porobana rzecz. Możesz całe życie przemyśleć, przeprosić wrogów, kurwa książkę napisać do chuja, tego jest sporo. 9 godzin to jest za długo, żeby być gdzieś. Żadne miejsce nie jest warte tego, żeby pojechać 9 godzin blaszanym, kurwa, zaprzęgiem. I ja jadę, słuchajcie, w przedziale z tym ja, pani i dziecko. To była jego matka, ale ja chciałem specjalnie rozdzielić, bo mamusia miała wyjebane w to dziecko. A dziecko jak to dziecko, ona na cały regulator sobie puszcza swoje rzeczy. Czarne jagódki, ktoś kojarzy? Zobaczcie sobie, prawda? Kurwa, jak to gówno ma wyświetlać. Naprawdę, przecież to jest szok, słuchajcie. Te czarne, a słyszeliście tekst? Bo może rodzice nie słuchają, puszczają dziecku. Przecież tam jest czarne jagódki. Zosim nasze czarne serca. Bum, tarara, bum. Czarne jagódki, czarne serca? To jest dla dzieci, do cholery? Co to, Nergal pisał? Kurwa, że to chyba na czarną mszę jest piosenka, a nie dla dzieci kołysarka. Matka wieczorem wchodzi do pokoju dziecięcego. Musisz wypić krew z teletu bisia tutaj z kielicha, bo nie zaśniesz. No to jest jakiś dramat, słuchajcie, i to dziecko cały czas przez głośni bluetooth, cały czas głośno to puszcza i ja nie mogę mieć pretensji do tego dziecka. Bo to jest tylko dziecko, ono nie wie. Od tego jest matka. Ma tą więź emocjonalną, inteligencję, prawda, może z nim porozmawiać. Takie połączenie macierzyńskie. Ja oczekuję, żeby ona się nachyliła i powiedziała mu, słuchaj, mały śmieciu, jesteśmy w miejscu publicznym. I albo ściszysz, albo założysz słuchawki, bo nie jesteśmy tu sami, prawda? To jest jej funkcja. Po 3 godzinach ona nic dalej starego zdradza na telefonie, ma wyjebane. Więc ja chodzę po korytarzu, słuchajcie, muszę obmyśleć jakiś plan, a po prostu ta piosenka jest tak uzależniająca, że ja chodzę i sam do siebie, jest czarne jagódki, nasze czarne serca. To gówno nie chce wyjść z głowy. Ja w końcu wymyśliłem, wracam i puściłem u siebie przez telefon na całą głośność najgorsze niemieckie porno, jakie znalazłem. Takie maximum perversum, Fick mein Arsch, Stefan. Mówię, i dopiero matka się obudziła. A co pan puścił? Ja mówię, no on puścił swoje, to ja swoje. I najlepsze jest to, że to dziecko, słuchajcie, jak ja próbowałem jeszcze zwrócić dziecku uwagę, no to tak chciałem tak grzecznie, no nie? Tak, o. Ale patrzę tak nad tymi kanapami, że ja siedzę i patrzę w to lustro, mówię, wygląda jakbym wylewu dostał, no nie? A dzieciak tylko na mnie spojrzał, uśmiechnął się i zrobił kulę z gila i nie pierdolę. Mówię, o ty kurwa dziadu, to jest wojna. Dlatego jak matka mi zwróciła uwagę, to ja też zrobiłem kulę z gila i ją pierdolnął. A że to getto gil, to okulary zbił, kurwa. I z pajączkiem wysiadła. Ale tak jest, słuchajcie, to jest właśnie PKP. A tu wspomnieliśmy, słuchajcie, o dzieciach. Dajcie hałas, jak jeszcze są rodzice na sali. Jeżeli macie dzieci, to zróbcie to. Pod opieką, czy tak sobie dycha na kebaba? Takie. Stary został z dziećmi. O, widać, to zarabia w domu. No właśnie. Słuchajcie, z dziećmi jest tak, że ja chciałem mieć swoje, tylko troszeczkę za bardzo przeczekałem ten moment. Trochę, kurwa, za bardzo analizowałem. Ale to też wina rodziców.
Naprawdę, bo ja ile razy rodziców pytałem, ci, którzy mają dzieci, pytam znajomego, który ma jedno. Mówię, jak tam z dzieckiem? Weź powiedz. Mówi, Darek, to jest najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Ja patrzę, oczy czerwone, on nie śpi trzeci dzień. Ja wie, Dominik, ja tu jestem. Bo Darek, to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu. Pytam innego, mówi, który ma dwójkę dzieci. Mówi, jak tam z tymi dziećmi? Powiedz prawdę. Mówi, Darek, to jest, kurwa, coś wspaniałego. Ja nigdy nie myślałem, tylko że wiesz, ja bólu nie czuję i nożem się nie jest, kurwa, fantastycznie. Zobacz, do połowy wchodzi. No. No jak ja mam im wierzyć? Przecież to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe. Ja tak myślałem, słuchajcie, tak czysto mówię filozoficznie, ja bym chciał, jakie bym chciał dziecko? Ja bym mógł zaplanować, nie? To tak chciałbym takie bardzo bystre dziecko, takie najwyższejsze. Ale potem mówię sobie, będą zamykać w szafce, będą wyzywać od kujonów, no trochę chujowo. Bo młode dzieci to są takie, nie lubimy inteligencji, no nie? To jest kujon. Do 30. To bardzo szybko się wtedy zmienia, bo jest na początku bijesz takiego kujona, a potem z 30 kończysz, napiszesz mi pozew rozwodowy, proszę. Bardzo szybko się to zmienia, to jest tak i potem odwrotnie. Tak ja potem myślałem, mówię, ja może bym tak wolał takie trochę przygłupie dziecko. No takie nikomu by nie wadziło. Najwyżej na bramce, tam na meczu to by sobie stało, prawda? Ale potem mówię, kurwa, no przecież do 40 by mieszkał u mnie w chacie. Grałby na konsoli. Ja bym nie mógł wtedy grać. Bym się wkurwiał, Gil by mówił, a żeby mi serce pękło. Ja pomyślałem sobie, że bym chciał takie bardzo średnie dziecko. A wiecie, jak ciężko zrobić średnie dziecko? Średni seks to ja potrafię, kurwa, ale średnie dziecko... Jest bardzo ciężko. Ale powiem wam szczerze, że tak już... Ostatnio analizowałem to, jak my jako gatunek ludzki się zachowujemy i powiem wam, że zwierzęta od nas są lepsze. Naprawdę. Bo ostatnio z zoo widziałem taką relację i tam redaktor wyszedł z zoo po wizycie i powiedział, pandy nie chcą się rozmnażać. To był największy problem tego zoo. Pandy nie chcą się ruchać. A ściągnęliśmy najlepsze pandzie porno z Chin. Panią pandę ubraliśmy w takie rajstopy z dziurami, trochę dziurowate. Nic nie działa. A pewnie, że nic nie działa, bo pandy są mądre. Pandy wiedzą, jesteśmy w klatce, klatka jest zoo, nie ma przyszłości, więc chuj, nie wypuścimy tu potomstwa. A u ludzi odwrotnie. Im większa patola, tym bardziej się ruchamy. Nie ma co robić, nie mamy za co jeść, nie mamy, czekamy na żarcie z mopsu, dawaj się poruchamy. I dzieci jak z karabinu, pa. Sześcioro dzieci, dwójka rodziców w kawalerce. I stary dalej się dobiera jeszcze, dawaj się poruchamy do żony. Ona dobrze, tylko załóż kondona. On wie, że nie lubię w kondonie. I szuflada się otwiera, dziecko się wychyla. Tato, załóż kondona, kurwa, widzisz, że nie mamy gdzie mieszkać, do cholery. Wszystko pełne. Drugie z lodówki, mówi, tato, zamazam w warzywach, nie ma już miejsca. Weź. Proszę. Dla tych, którzy uważają, że żarty są za mocne, musicie trochę stwardnieć, bo do końca nie przetrwać. Ale to tylko żarty na luzaku. A dwa, ta jestem z Koszalina, słuchajcie, niestety, no co mam wam powiedzieć. To miasto wychowuje bardzo mocnych ludzi. Dlatego to są takie żarty. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio u nas wiadukt pierdolną. Taki duży, tak. Mieli wyjąć tylko jedno przęsło i pierdolną cały. W trakcie normalnego ruchu, słuchajcie, samochody jeździły w ciągu dnia, a nikt nie zatrzymał ruchu. Naprawdę. I nikomu nic się nie stało. My jesteśmy, kurwa, niezniszczalni. Ale najlepsze jest to, że teraz ta sama firma ma go budować. Także powiem wam, że jest bardzo mocno, bardzo mocno. Ale Koszalin, no parę przykładów, no naprawdę, to jest bardzo mocne miasto. W Koszalinie jak dorosły typ wchodzi do Żabki i prosi o doładowanie za 10 zł, to dostaje małpkę. Rozumiemy się? I może wrócić do domu bić dzieci, rozumiemy się? Mój znajomy w Koszalinie sobie chciał zrobić operację zmiany płci, rozumiecie? Poszedł, na NFZ mu zrobili i zrobili mu tylko trwało, bo dzisiaj jesteś kobietą. A teraz na szpilach zarostek chodzi i szuka typa. Jest mocne miasto, mocne. Dobra, nawet karaoke potrafią spierdolić, nawet karaoke, słuchajcie. Jest normalnie, tekst na ścianie leci na imprezie, ale gościu puszcza z prywatnego kompa. Wiadomości otwarte, wszystko ludzie czytają. Jakaś dziewczyna mu pisze, przez te twoje kurwy wczorajsze ja zwariuję. Ludzie to śpiewają, przecież to piosenka. Przez te kurwy wczorajsze. Nikt się nie dziwi.
Ja kiedyś znajomego z koszenia na DJ-a Tiesto chciałem zabrać. Wtedy był jeszcze modny. Ja mówię, dawaj, zabiorę cię z tej wioski, troszeczkę zobaczysz świata, no chodź. Nie jest tu źle, ale dawaj, cię zabiorę. Słuchajcie, pojechaliśmy, on wziął żonę, ja narzeczoną i on w połowie koncertu podchodzi do DJ-a Tiesto i 20 zł mu do kieszonki wrzuca, żeby życzenia dla żony były. Wyjebali nas. Ostatni raz, kurwa, byłem wśród ludzi. W Warszawie, słuchajcie, mają, w Warszawie mają grób nieznanego żołnierza, w Koszalinie mamy grób nieznanego ojca. Matki przychodzą z dziećmi i się modlą. W imię ojca i syna niech piekło pochłonie tego skurwysyna. W Koszalinie pod każdym kasztem napoją tym bark, jest ty kurwo! Żeby nas wzmocnić. Teraz nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce mamy takie bardzo modne knajpy body sushi. Co? Gdzie sushi podaje się na nagich kobiecych ciałach. Tylko że w Koszalinie też mamy taki lokal, ale w Koszalinie body sushi podaje się na martwych babach, żeby rybka była dłużej zimna. Spokojnie, no. Dziękuję bardzo. Poznań, skradliście me serce. To nie jest żart dla wszystkich, ja wiem. Ja chciałem tylko zobaczyć, to jest spoko. To jest taki dla mnie, to jest taki tester, gdzie jest wasza granica. Wszystko w porządku. Wszystko jest okej, naprawdę. Nie ma co się bawić. Słuchajcie, ja pamiętam, zobaczcie jak alkohol jest bardzo mocno w naszej kulturze. Nie? Tak bardzo mocno, że nawet, w sumie to jest trucizna, ale tak nie wiemy, nawet ksiądz w kościele, o, wino szale, wszyscy kochają wódę, kurwa, wszyscy kochają alkohol. I potrafimy sobie psychologicznie tak zmienić w ogóle jego moc, tak? Bo nadajemy na przykład taką fajną nazwę. Aperitif. O, aperitif, jaka piękna nazwa, żeby powiedzieć, że jesteś alkoholikiem. Muszę pierdolnąć przed jedzeniem. Aperitif. I kelner się w knajpie cieszy. Aperitif, o, jaki ważny gość, aperitif przed kaczką wziął. Aperitif. A jak pierdolniesz na Orlenie Tatry przed hot dogiem, to jesteś żulem. Ja jeszcze w czasach studiów, naprawdę powiem wam, że mieliśmy kolegę, który przyjechał do nas ze Stanów, z Nowego Jorku. I nie do Polski, tylko do Koszalina. To jest ważne. Ze Stanów do Polski to powinno być zakazane, a ze Nowego Jorku do Koszalina to jest kurwa wariat. Przyjechał studiować do nas. Dokładnie. Wyobraźcie sobie, jak cicho musiało być przy tym obiedzie, kiedy on oznajmiał to rodzicom. Mamo, tato, jadę studiować do Koszalina. Matka znowu na testy go bierze, być pały bany. No słuchajcie, jak to w ogóle w Polsce ten dyplom nic nie daje. A co mu dopiero w Stanach? Na chuj mu w Stanach jest, nie wiem. Ale przyjechał, słuchajcie, i od samego początku tak chciał się trochę wtopić. Chciał tak pokazać, że, no, że on jest taki nasz trochę. Przyszliśmy do pubu i on już pierwszego wieczoru mówi, chłopaki, ja chciałem tylko powiedzieć, że słyszałem, że Polacy lubią wypić i chciałem tylko dać znać, że trafiła kosa na kamień, bo ja potrafię wypić 5 piw. Ale się wjebałeś. Wjebałeś się, synu mój drogi. Przeżegnałem się. Potem się okazało, że to w ogóle chodziło o 0,3 piwka, takie lajki 2%. W Koszalinie wypił 2 warki stronki i się z typem przylizał. No nie powiem ci to było. No to co? Naprawdę, na najbardziej patolskiej imprezie, na jakiej byłem w życiu, to właśnie byłem w Koszalinie. Było bardzo mocno, słuchajcie. Było tak mocno, że w pewnym momencie się potknąłem i przypadkowo nosem wpadłem w 2 krechy koksu. Nie wiem. I don't know. I wstaję oburzony, wkurwiony wręcz. Mówię, co to ma być? Co to ma być? Przecież rano dzieci muszę zawieźć do szkoły. Oni, dalej, przecież ty nie masz dzieci. Ja wiem, to dosy. Na tej samej imprezie gościu tak się porobił, taki był dziki, że po prostu pierdolnął. I po godzinie, słuchajcie, nagle się budzi i wrzeszczy do wszystkich. Kto mi nasrał w dupę? Kto mi nasrał w dupę? I wyciąga, zobaczcie, to nie moje gówno. To się kruszy gówno, to jest miękkie, a to się kruszy. Ja mówię,
co tu się kruszy, gówno, cóż to za słowo? Czy to brzmi jak kancelaria adwokacka w Paszalinie? Kruszy gówno i synowie. Wiecie, w Koszalinie wygląda meksykańska knajpa? Meksykańska knajpa, słuchajcie, w Koszalinie to jest zwykły bar mleczny, tylko baba, która sprzedaje, nosi sombrero. Rozumiecie? To jest... Dobra. Wszystko ma tam przedrostek L. L pierogi, L kakao, L leniwe. Gościu wziął zwolnienie L4 i mówię, kurwa, to jest i ona do mnie krzyczy, ej amigo, twoje burrito z serem. Ja podchodzę, bo przecież to zwykłe naleśniki są z serem. Ona, ej, już to meksykańskie. Ja mówię, tyle, że tu się odnosi, ona nie jest Speedy Gonzales zabierzemy. Kto to jest Speedy Gonzales? Jej syn na amfetaminie. Wiecie, jak byłem młody, byłem tak głupi, że myślałem, że dom seniora to jest dom, gdzie w Polsce Meksykanie mieszkają. Si, senior. Mówię, ale dbamy o tych Meksykanów. W każdym mieście mamy dom seniora. Mówię, jakieś odszkodowania, organizacje. Ale prawdziwa sytuacja, to już nie jest żart. Jakiś czas temu stoimy w Mięsnym, w Koszalinie, w chuj ludzi. Dwie osoby, bo tyle mogło. Mieliśmy na stadionie 10 tysięcy osób, a w Mięsnym dwie. Zima, słuchajcie, wszyscy wkurwieni, na zewnątrz w piworach stoją, żeby łódko kupić. W środku stoimy ja i starszy pan. Każdy pilnuje swojej kolejki, sztywno. I nagle wchodzi taka pani. Pani, baba, bo wkurwiająca. Wchodzi na oko z 6 dych na karku, ale chce wyglądać na 25. Troszeczkę za bardzo, no nie? Tak szpile za wysokie, wiązadła nie trzymają, więc się buja. Morda zrobiona, ale w Koszalinie, więc ja szczur. I otwiera drzwi, nie patrzy, że są limity. Od razu krzyczy, słuchajcie, od progu. Jest salami z kangura? My zwariowaliśmy z tym panem. Ekspedientka, słuchajcie, przerażona. Nie ma, to... To jest Koszalin, tu czasem nie ma zwykłego salami. I ona tak się patrzy, mówi, a co wy się na mnie gapicie? Się jeździ po świecie, to się jada. I wyszła. I ten starszy pan w kolejce, jakaś światowa kurwa. Ale dobrze. Jesteśmy, słuchajcie, teraz jeszcze jakby już były dzieci, Koszalin mam za sobą, teraz musimy o związkach pogadać. Musi być też na poważnie. Pośmialiśmy się teraz chuj, trochę życia. Proszę dajcie znak, jak są tutaj pary, które przetrwały jakby COVID-a. Byliście wcześniej razem, COVID i jeszcze jesteście, jakikolwiek znak. Same panie klaszczą, a ty nie. Same panie, dobrze. Ale słuchajcie, bardzo się cieszę, ale nie uda wam się. No nie wyjdzie. Nie wyjdzie wam, bo COVID już wyssał z was wszystko, co można było wyssać. To już za długo razem byliście w domu. Ja z moją byłem 8 miechów, face to face, kurwa, w domu, bo już tu za dużo. Kochamy się, ale nie lubimy, wiecie o co? To jest po prostu tak nie można. Naprawdę, jak ja słyszę, słuchajcie, piosenki o miłości, kiedyś miałem wyrąbane. A teraz to ja się wkurwię. Szczególnie jedna jest taka denerwująca. Tekst ma taki, chcę być twoim powietrzem. Chcę, byś mam oddychał. Ja wiem, kto tak, kurwa, tęskni. To tak tęskni. Przecież to ktoś w więzieniu musiał pisać. To jest niemożliwe. Po COVID-zie ta piosenka powinna brzmieć, jesteś bąkiem w mym pokoju, muszę cię wywietrzyć. Jesteś blachą na mych gaciach, muszę cię wybrać. To jest piosenka o miłości, której ja chcę posłuchać. No już za dużo. Cieszę się, że się podoba panu. Naprawdę, my już, słuchajcie, byliśmy tak długo na chacie, aż było po prostu aż friki normalnie. My już, jak mijaliśmy się na korytarzu w mieszkaniu, to jak w więzieniu na spacerniaku normalnie. O co ci chodzi, słuchaj? O co ci chodzi? Łezkę sobie robiłem markery. Mówię, zaraz się w domu gitowiec dojedzie pod celą, kurwa, rozumiesz? Bo ona non-stop się, słuchajcie, czepiała. Non-stop się czepiała. Byle co, ona, że non-stop się... Ja się mylę. Ja się cały czas mylę. Ja mówię, kurwa, ja nie wiem filozoficznie, czy jak stoję sam w lesie, powiem coś na głos, nikt mnie nie słyszy, to czy ja się dalej mylę. Nie wiem, bo ja już nie wiem. Byliśmy nawet na terapii. I terapeuta się pyta, czuje się pan zdominowany przez swoją partnerkę? Ona mówi, nie, on się nie czuje zdominowany.
naprawdę, on cały czas, słuchajcie, obyle co on mówi, bo ty za dużo porno oglądasz. Ja mówię, mła? Ja mówię, Kasiu, ja robię research tylko. Tak, ją zdenerwowała ta odpowiedź, że mi na klawiaturze wyjęła 6 i 9, żebym się zemścił. O, mój czuły punkt. O, tak, ja mówię, teraz wpisuję słownie 69. Ja mówię, kto jest mądry? Tylko algorytm inaczej działa i musisz na przykład trzepać do odsłonięcia pomnika w Toruniu z 69. O, ty marmurowa ździro. To naraz dojdzie na twoje obsane przez gołębie cyce. To jest ciemna strona erotyzmu, nie polecam. A naprawdę, ja mówię do niej, Kasia, ja robię research, bo zobacz, na przykład teraz, gdyby ktoś chciał na przykład zbić sobie konia, prawda, czy coś, to ma pomocę. Ma filmy, ma zdjęcia, ma wspaniałe rzeczy. Może być z kim chce. A przed 1826 rokiem, przed wynalezieniem fotografii, to trochę kurwa było gorzej. Musiałeś być w głowie z kimś, kto tylko był w twojej okolicy, kogo znałeś. A jak mieszkałeś gdzieś na wiosce, fuj, smutny koncept. O, ta żona ślusarza, kurwa. Przecież to jest coś smutnego. Druga sprawa, czego się dowiedziałem, Kasiu, ja mówię, zobacz, że są nagrody za filmy porno. Są wspaniałe nagrody, gale, tak jak Oscary. Są limuzyny, czerwone dywany, te kurwy są ubrane, kto by pomyślał? Tak ja się zastanawiam, po co tym paniom te nagrody? Ja myślałem, że to jest okres w życiu, o którym chcesz zapomnieć. Przecież kiedyś taką panią wnuczek odwiedził w domu. Babciu, a za co te kutasy z brązu w tym gablotu? Całe gabloty kutasów z brązu. I babcia wtedy powie, wiesz, wnusiu, bo babcia to nie tylko dobre pierogi z jagodami robiła. Tak poznałam twojego dziadka. Było ich trzech, ale to akurat dziadek wpadł mi w oko. Spust w oko babci, po prostu jest coś wspaniałego poznać. Ale tak jest, słuchajcie, tak jest. Ja nawet powiem wam szczerze, że to jest dziwna sytuacja, ale ja lubię przyjechać do miasta trochę wcześniej, jak jestem. I przyjechałem sobie tutaj połazić, żeby zobaczyć, co się dzieje. I zobaczyłem, słuchajcie, dwie osoby, ja jestem, nie lubię tego słowa, żul, ale no trochę żulowe, nie? Takie żulerskie, i się kochały. Nie pieprzyły, nie, kochały, bo to było z uczuciem. On dla niej rozpalił śmietnik, żeby było ciepło. Potem wysikał serce na kocu, więc on starał się. Ja troszeczkę tak przykutnąłem, tak, mówię, kurwa, jakie takie patolskie safari trochę dla mnie. Mówię, pooglądam chwilę. I dzwonię do mojej Kasi, mówię, ty Kasia, mówię, nie uwierzysz, co widziałem. Mówię, widziałem parę żul, jak się kocha. On mówi, słuchaj, jestem w banku, a ty pojechałeś tam do roboty, czy co ty tam odpierdasz? Ciężka rozmowa, ja mówię, ona dobra, a jak już widziałeś to, to ona doszła? Nie wiem, czy ona doszła, no nie wygląda na takiego, który by poczekał. A z drugiej strony, gdzie ona być? Przecież on nie ma nic do roboty, mógłby się przyłożyć. Za nas wszystkich do cholery, prawda, za tych zapracowanych. I potem do mnie doszło, słuchajcie, że zobaczcie, jak powiedzmy standardowa kobieta dochodzi, to jest w ekstazie. A pani żulica jest trochę niżej społecznie, więc jak ona dochodzi, to po prostu przez moment jest normalna. Jeździ, o, ruchaj mnie, kurwa, ruchaj mnie, Janusz, ruchaj mnie. I nagle, o, Boże, muszę rosół stawić, dzieci ze szkoły odebrać. I nagle, o, jak dobrze, daj mi kiedy. Ale ona mnie, Kasia, też pyta czasem, mówi, Darek, dlaczego tak jest, że faceci, jak idą na przykład na imprezę, to z reguły kończą z tą najbrzydszą na koniec. Z reguły kończą. Ja mówię, Kasia, to nie jest tak, że on się szykuje na tej najbrzydszej, że on chce tą najbrzydszą. On chciał tą ładną. Tylko, że facet taki kozak jest w gadce tylko, nie? Jak przychodzi to do czego, to musi się trochę dla odwagi dojebać. Z reguły to jest dla odwagi, to jest 8 piw, 4 szoty, 2 tekile, no i piguła, bo w cenie drinka jest, to co, nie wezmę? I wychodzi taki potem wykręcony, morda lata normalnie, kurwa, torwie się go, i podchodzi do tej ładnej, zatańczysz? No ja pierdolę, przerażona, krzyżem go, odejdź, kurwa, odejdź. I on spierdala, słuchajcie, i za konsoletą czeka do wieczora. Do końca imprezy, potem patrzy, jak taka jedna już po prostu zżulona leży na tej loży i ona podchodzi, widzę, że się patrzysz na mnie. Idziemy do mnie czy do ciebie? Nie idą do niego, bo ona z domu miłosierdzia. Nie ma wyjścia. Ale do czego zmierzam? To jest straszny żart, ale chodziło mi o puentę, chodzi mi o to, że Kopciuszek nie był historią właśnie o jakichś magicznych zaklęciach, to była przenośnia. To chodziło o to, że Kopciuszek był jebanym alkoholikiem. Ona była alkoholiczką, nie cipunką. I na co Haj mówiła, słuchaj, jesteś jedyna ładna, musisz ogarnąć nasze życie. O, weź się, przygotuj, nie pij, nie ćpaj, idź, poznaj księcia. A Kopciuszek lubił bawić.
Najebał się bardzo mocno i o północy przypierdolił pigułę i ją z buta wyjebało. No i tak. Ale dobrze, związki mamy załatwione. Teraz słuchajcie, najważniejsza chyba rzecz to niestety finanse. Finanse. Powiedzcie mi, czy COVID was trochę dotknął gdzieś tam finansowo, czy to tak... Niech zaklaszczą ci, którzy trochę odczuli finansowo COVID-a. Nie, dokładnie, no nie, zobacz. Wszyscy z procentu tu żyją, kurwa, to jest jakaś mafia, nie wiem. Cztery osoby ucierpiały. My byliśmy pierwsi, słuchajcie, w branży do zamknięcia, ostatni do otworzenia, niestety. Było bardzo ciężko. Tylko, kurwa, to nie moja wina, bo mówili, że to będzie gówno trwało 2 tygodnie. Ja na 2 tygodnie miałem hajs. Potem trwało dłużej, okazało się, że jest syf. Ja mówię, kurwa, no mam tylko 2 wyjścia. Albo wstawać o 7 iść do roboty, albo wstawać o 15 iść do lombardu rzeczy wynosić. No. Ta druga opcja o wiele kusząca, prawda, bardziej. Ale nikt mi nie powiedział, że rzeczy na chacie się skończą. A z pieniędzmi, słuchajcie, pieniądze są ważne. Nie dajcie sobie mówić, że nie. Najlepsze jest to, że wszyscy o tym wiedzą. Nawet moja matka, która jest bardzo spokojną, cichą kobietą. Ale jak przychodzi co do kasy, ona wie. Jak zaczynałem przygodę ze stand-upem, to ona wprost mówiła, mówi, Darek, to jest fajna rzecz, a to jest hobby. Nie wiadomo, co z tego będzie. Koszalin, twoja praca, stabilność, korzystaj. Praca, hobby, pamiętaj. Potem w stand-upie pojawiły się pieniądze i na gwiazdkę do ojca, wypierdalaj, Dariusz, posiedzi. Proszę bardzo, Dariusz, proszę. Ona wie, każdy wie. Tak samo moi znajomi, słuchajcie, bo jak było dobrze w stand-upie przed pandemią, to nie, że celowo, ale ja zapominałem, jaki jest dzień tygodnia i dzwoniłem na przykład we wtorek do znajomych. Ej, tam... Karol, wychodzisz na ten, na piwko? On mówi, Darek, z chęcią, ale kurwa, cały tydzień przed nami, jutro o 7 wstaje, chłopie, no co ty? A widzisz, a ja w sobotę pracuję godzinę. Potem do mnie doszło, że to mogło źle zabrzmieć. I potem jebała się pandemia. I oni dzwonili. Hej, Darek, jak tam występy? Grasz coś, bo my cały czas pracujemy. Najlepsze jest to, że mamy gdzie wydawać. Tyle, żeśmy odłożyli, że w tym roku 2 razy na Majorkę pojedziemy. Ja mówię, o, to widzimy się, bo ja będę tam na cytrusach zapierdalał, także bardzo fajny plan. Ale naprawdę, ja, słuchajcie, był moment, gdzie musiałem już iść do roboty i nikt nie potrzebował, nikt nie szukał. Jedyny oczywiście koncern, jedyny, kto potrzebował wtedy roboty, pracowników, to był McDonald's. Dołącz do naszej McDonaldowej rodziny. A ja powiedziałem, o nie, nie chuja, ja już robiłem w gastronomii, pierdolić, nie chcę, ja już mam dosyć. No ale kolejny miesiąc tak wytrzymałem, w końcu musiałem iść. Tylko ja byłem pewien, że jak idziesz do McDonalda, to są takie drzwi obrotowe, jak to mówią, dla młodych, że wchodzisz, zakładasz fartusze, kiedy chcesz, prawda? Smażysz frytki, mówisz, o, zarobiłem na piwo, taksóweczka jest, dobrze, biorę pieniądze z kasy, wypierdalam. I nie było cię, nikt nie widział nawet. Okazuje się, że to jest poważna robota. Trzeba wysłać CV. Jest rozmowa. Ja byłem na rozmowie do Maka. Ja przychodzę w garniturze, a gościu w zielonym daszku, kurwa, z żółtym, on mnie pyta. I on pyta, co pana do nas sprowadza? Ja wynędza sprowadza, co może do pana sprowadzać? Kurwa, do tego nam. Co, rzuciłem pracę jako astronauta, żeby do was przyjść, to ty, kurwa, co poszalałeś? A dlaczego McDonald's? Bo KFC było dalej, dlatego McDonald's. A jakaś historia z rodziny, może ktoś pracował już wcześniej? Mówię, tak, babcia w czasie II wojny światowej Big Mac i do partyzantów do lasu wynosiła. Kurwa, taka jest historia. Cwaniaku. On angielski pan zna? Mówię, tak. To proszę coś powiedzieć. Two for you. Mówię, pan menadżera, mamy nową gwiazdę. A jeszcze jakby mógł mi pan na koniec powiedzieć swoje 2 największe zalety. Ja mówię, no odwaga, bo przyszedłem. No i cnotliwość, bo wie pan co, ja po tej pracy to ja nie porucham, to jest niemożliwe, to nie jest ta praca, która mi to ułatwi, będę szczery. To nie jest tak, że gościu z McDonalda po 12 godzinach wali tym olejem, wbija się na balety, zielona koszula, zielony daszek, idzie na parkiet, tańczy, żółte się świeci, kurwa, a dziewczyny, ja pierdolę, to jest ten z frytkownicy, muszą mać stawę, pierdolę. Się nigdy nie zdarzyło, ani razu do cholery, nigdy. I teraz ja nie chcę łamać wam serca, absolutnie. Już dlaczego mówię tą historię? Jeżeli pracujecie tam, czy znacie kogoś, kto pracuje, to nie o to chodzi. Ja opowiadam po to, bo pracowałem za długo w gastro, dopiero po 30 gdzieś wyszedłem, więc daję wam znać, że wszystko jest możliwe. Tylko daję cynk, tak prosto z serca. Jeżeli masz więcej niż 25 lat na karku i dalej pracujesz w McDonaldzie, gdzieś się poszli znowu.
Sprawdź, czy w domu nie masz ćwiczeń z fizyki gdzieś pod łóżkiem, albo tango z polskiego niezrobione zerki. Dwa zerki. Spójrz w domu do lustra, nie jestem śmieciem, ale się posiednąłem, no chudno, nie? Ale jeżeli masz więcej niż 55 lat na karku, a dalej pracujesz w McDonaldzie, to już jesteś królem życia. To już możesz wszystko. Ty już powiedziałeś życiu, fuck you. Możesz jak Benny Hill w balonikach bijać się na... i pić łychę i smażyć frytki. Nikt ci nic nie powie. Nawet jak jakiś uczeń nadgorliwie podejdzie do kierownika, by... Panie kierowniku, a dlaczego pan Zygmunt bije w pracy? Posłuchaj, pryszczu jebany mały. Pan Zygmunt jest po dwóch rozwodach. Jego własne dzieci go nie kochają, rozumiesz? Jak pan, wielmożny pan, będzie chciał sobie wypić, to sobie wypije w pracy. Jak pan jaśnie, pan Zygmunt będzie chciał zbić konia przy maszynie do lodów, to sobie zbije. A ty po nim posprzątasz i skasujesz monitoring, bo tak działamy w naszej dużej rodzinie McDonaldowej. Wszystko jest zaplanowane. Ja wam powiem naprawdę. Ja znam, mam taką robotę dla siebie. Ostatnio o tym myślałem, gdybym nie był w stand-upie albo gdzie indziej. Jedna rzecz mi pasuje. Ja mógłbym być papieżem. Tylko słyszałem, że jest ich mało, ciężko się dostać. Ale mógłbym być, naprawdę, bo mi jako instytucja się podoba, prawda? Teraz na przykład tego oglądam papieżem. Kurwa, oni... Zawsze jest ta sama relacja taka, prawda? Że jak jest w TVN-ie, potem ktoś opowiada, to jest... Papież dziś powiedział, że wojna to ból i cierpienie. Ja mówię, kurwa, myślałem, że gumi się, kurwa, i czekoladki. Serio? Takie oczywistości. Ja myślałem, że trzeba być po teologii, mądrym, wykształconym. A to jakieś takie... Mi się wydaje, że ja z balkonu w Koszalinie zajebiste rzeczy krzyczę do ludzi i nigdy nie słucham, słuchajcie. Ja mógłbym do 7 rano chlać wódę, jakbym był papieżem, wychodzę rano na ten balkon, dywan jest, więc tylko ubrany do połowy, gołąb, kurwa, się chłodzi. I sobie gadam do ludzi oczywistości. Będziesz męczył kota, a cię upierdoli. Wszyscy papa, 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 jaka wspaniała myśl. Zielone śliwki zabijesz mlekiem, będzie posrane. Papa, papa, papa. Powiem wam, że kiedyś byłem jeszcze, jak byłem na etacie, byłem na randce takiej. Z ładną bardzo dziewczyną, tak chciałem chyba jej zaimponować i zamówiłem stolik w lokalu, gdzie trzeba czekać 2 miesiące na stolik i on się pyta, czy to jest okej. Ja mówię, no nie wiem, czy będę kurwa głodny za 2 miechy, ale nie wiem, proszę. Tak musiałem się przygotować do tego. Ale powiem wam naprawdę, najgorsze było to, że dzień wcześniej pieniądze nie przyszły. Nie przyszły pieniądze. Ja mówię, ja pierdolę, mam przejebane. Stolik czeka, co ja teraz robię? I wymyśliłem bajkę, mówię, powiem jej, że byłem u babci, babci pomogłem coś poprzenosić i ona mi dała pierogi, jestem najedzony, kupimy jeden obiad. Wszystko wymyślone. Trochę naciągane, ale kurwa działa. Siadamy w restauracji, słuchajcie, i już kelnerka przychodzi, już mam w ogóle gadać. I kiedy, słuchajcie, już mam pójść tą jakby taką bajeczkę wspaniałą, przygotowaną, ona mówi, co będziesz, Darek, jadł? I nagle taki typ się obok wtrąca, taki w garniturze, z martini, wiecie, oliwka na nóżce i taki noga na nogę zapleciona, taki konester. I on mówi, ja wam proponuję jej siotra. Ja patrzę w menu, ile jej siot kosztuje, myślę sobie, ty kurwo. Ale mówię, dziękuję. Ona się mi pyta, Darek, co będziesz jadł? Ja mówię, Darek, jej siotra. Ona, to ja też siotra. Masz szczęście, że jesteś ładna. Przychodzi kelnerka, co dla państwa? Ja mówię, 2 siotry. Ona, a dodatki? Ja mówię, to co, kucharzowi na ziemię upadło? Chujo, się mam pieniędzy, co będę ściągał? Proszę, cokolwiek. Ona, jeszcze napój proszę wybrać. Ja mówię, kola zero, tak jak stan mojego konta. Niech będzie, proszę. I znowu ten chuj się obok odzywa. Kolą zero będziesz zapijał jej siotra? Proponuję Cabernesa Vignon Rocznik 9,5. Ja mówię, kurwa, ona jest 9,6, chłopie, co ty jesteś? Naprawdę ciężko jest, słuchajcie, ale powiem wam szczerze, że ja bym w ogóle przez jakiś czas mieszkałem w Stanach, chodziłem tam do szkoły i to było takie dosyć dziwne przeżycie, bo w drugą stronę, co ten student, o którym mówiłem, ja zjebałem z Koszalina do Nowego Jorku. Z Polski do Ameryki można wyjątkowo, ale z Koszalina do Nowego Jorku zakazane. Potwierdzam, nie można tak. Ja wyjechałem stąd, gdzie tu były bajki, wiecie, Bolek i Lolek, Reksio, Bolek i Lolek, takie dziwne bajki, no nie, stolą na biwaku, hashtag mi tu, bardzo dziwne bajki. Ja na tym się wychowałem. Tam wbijam, słuchajcie, Transformersy. Roboty z kosmosu zamieniają się w auta. Te auta gadają do ludzi. W Koszalinie mieliśmy ludzi, którzy gadali do aut, ale ich pozamykali. Ja tam poszedłem do szkoły, słuchajcie, byłem przerażony. Tam normalnie były gangsterskie dzieci. Normalnie taki nóż, on jabłko sobie obiera, patrzy mi się w oczy. Ja mówię, no kurwa, nie wyjdę stąd. Oni w Jordanach, a ja w takich kurwa sandałkach. Ksywa Jezus. Nie, nie. Ja mówię, no przecież mnie zabiją. I pani w sekretariacie chyba tak zobaczyła.
Mówi, że jestem przerażona. Mówi, Darek, nie przejmuj się. Chyba myślała, że ja językowo po prostu nie dam rady. Mówi, już pierwszego dnia opanujesz alfabet. Na chuj mi alfabet, powiedz mi, gdzie jest broń, kurwa. Ja muszę się uzbroić, co, będę, co mi z alfabetu, będę przyciśnięty o twoje biuro i A, B, C, D, E, F, G, jak ładnie ruchają mnie od te drzwi. No przecież bez przesady, po co mi to? Ale przez to, że tam byłem, to wyluzowałem się troszeczkę, wiecie, na takie problemy, powiedzmy, rasowe. Bo tam w Nowym Jorku, w mojej klasie, wiecie, losu było u mnie w klasie z Nowego Jorku? Jedna, kurwa. Jedna. I to był 80. któryś rok. Jest absurd. Ale przez to mam tak naprawdę wyrąbane. I ostatnio siedzieliśmy sobie na imprezie u nas i tak jedna taka dziewczyna, ona jest w porządku, ale tak trochę nie ogarnia. I ona mówi, oglądamy hip-hopowy teledysk i ona, jak to bym nie mogła chyba mieć takiego kolegi? Ja mówię, rapera? Ona, nie, no wiesz, no, że czarnoskóry, coś. Ja mówię, dlaczego? Co? Ja mówię, nie no, sorry, cofam to. Nie, że nie mogłam kolegi mieć, ja w sumie lubię jednego. Lubię Jordana. Ja mówię, co to jest za rasizm dziwny, że musisz być najlepszy w swojej rasie, żeby być jej przyjacielem. Jakby taka ekipa na mieście wyglądała. Jordan, Jackie Chan, Pocahontas i Marzena z Koszalina. Ja tak sobie nie w ogóle nie jest dziwne, nikogo to nie dziwi, nie, nic. Naprawdę, to jest, powiem wam, tak samo słuchajcie, to jest ostatnie ze zdjęciami, tak, byłem na weselu i znajomy tak do mnie mówi, mówi, Darek, ja po tym weselu bym ci tam podesłał zdjęcie. Ja mówię, kurwa, nie chcę, ja byłem, chłopie. Ja mówię, nic ciekawego nie było. I wysłał mi chyba ze 4 płyty DVD. Ja mówię, no zabiję się. Ja obejrzałem jedną płytę DVD, słuchajcie, i oni dopiero z kościoła wyszli. Ja mówię, nie dam rady. Moi dziadkowie mieli jedno zdjęcie ze ślubu. Jedno. Jedno forever, słuchajcie, rozumiecie? Jedno. Takie na zawsze wisiało nad telewizorem. Dziadek taki wkurwiony. Babcia takie lekkie zmieszanie ze znudzeniem, takie, no, chyba błąd zrobiłam. Ale byli 40 lat razem, ale jedno zdjęcie. Wyobrażacie sobie teraz, gdyby jakiejś znanej instagramerce pozwolić w życiu zrobić jedno zdjęcie na Insta? Jedno. Łeb by jej rozprwiło w pokoju. Ona by nie wiedziała, co zrobić. Ona by poszła się, słuchajcie, powieść. I w tym momencie jej chłopak by zrobił to zdjęcie. I oznaczył. Jeansy Prada, bluzeczka Gucci. I sznur w sklep żeglarski za burtą w dyni. Ale powiem wam szczerze, już tak kończąc powoli, dochodzi do mnie jedna rzecz, że ja naprawdę przyznałam się do czegoś, że się starzeję. Ja mam teraz 4 dychy i powiem wam szczerze, żebyś nie wiem ile jakby kombinował, to fizycznie możesz oszukiwać ile ci się uda, ale psychicznie ja już jestem dziadem. I teraz tu się zgłaszam do wszystkich panów, naprawdę, do wszystkich panów. Jeżeli nie wychodzicie ze swoim przyjacielem nawet raz do roku na głupie piwo do pubu, bo macie jakieś dziwne wymówki typu żona, dzieci. No naprawdę, jesteście pantoflarzami, kurwa, Sparta, do dziury z wami, kurwa, naprawdę. Bo nie można tak, słuchajcie, jedyna wymówka, aha, dobrze, okej, jedyna wymówka, jeżeli nigdy nie wychodziłeś, to spoko, masz prawo nie wychodzić, ja to totalnie rozumiem. Ale jeżeli wychodziłeś, a teraz pierdolisz? No nie. Ja mam w koszanie takiego jednego kolegę, Boże Święty, no nie możemy się dogadać, słuchajcie. Nie możemy, taki jest Patryk i on mnie tak drażni, bo on był młody, to słuchajcie, w kawalerce nie spał w ogóle w łóżku, tylko w trumnie, jak Dracula, bo on całe dnie przysypiał. Wieczorem tylko piguły podgryzał. I na równe nogi bez rąk stawał. Trzy dni go szukałem czasem. Ja mówię, jaki dzik. A teraz dzwonię, mówię, Patryk, idziemy na piwko? On, to ja żony zapytam. Kochanie, pójdę z Darkiem. Ona może byś posiedział. To ja posiedzę. Jaki frajer jebany. I oczywiście byłem, słuchajcie, u niego, no bo on nie wychodzi, byłem u niego wypić. A wiecie, jak się gada u kolegi, jak wiesz, że jego żona jest tam w pobliżu? To dialogi są na miarę, kurwa, pierwszej lekcji angielskiego. Hi, how are you? I'm fine. And you? Nie to, że mamy tajemnicę, no ale trochę wolności. Trochę. I słuchajcie, dziad jeden przyznał mi się, napił się trochę i przyznał, mówi, Darek, ja ci przyznam się do jednego, ja boję się wyjść na miasto, bo ja boję się, że ja się odpalę. Ja mówię, w koszalinie, tak? Darek, ja nie jestem gotowy na tatuaż na mordzie i obce dziecko. Ja mówię, ty kurwa, Kac Vegas mi cytujesz? Mówię, przecież nie ma takiej sytuacji w koszalinie. W koszalinie melanż to będziesz w plecy 30 zł i kupon do McDonalda, to wszystko. On myśli, że jakiś wir, słuchajcie, czeka narkotyków i zabawy na każdym rogu. Jeżeli tylko czeka, aż on wyjdzie z domu, żeby go po prostu westać do środka. No przecież kto tak myśli? On myśli, że pójdzie do jebanego pubu i tam już przy drzwiach lokaj czeka. O, dobry wieczór, panie Patryku, 20 lat na pana czekaliśmy. Loża z kurwami dalej czeka, już każdy z koksem pana zaprowadzi. Proszę bardzo, Dani, proszę za nim.
kurwy niestety są te same, co sprzed 20 lat, więc lekko nadgryzione przez ząb czasu. Ale Marzena, jak wyjmie szczękę, to robi cuda. Cuda, proszę. A najgorsza rzecz, najgorsza, naprawdę najgorsza, słuchajcie. Teraz proszę mnie dobrze posłuchać, się nie obrażasz. Stare baby. Nie starsze panie, nie starsze panie, bo one, jeżeli są, to są tu, są zajebiste. Chodzi mi o stare baby, już tłumaczę jakie. Chodzi mi nie, że stare wiekowo, tylko te dewotki takie. Bo nawet, wiecie o co chodzi, takie po prostu, które, no, trochę im się życie już wymknęło spod kontroli. One są już zabrane. I najgorsze jest to, że o tym głośno gadają. A jestem uduchowiony, czasem jestem w kościele. No, był upał, chciałem się schodzić. Gdzie ja do kościoła? No, jak tak dalej będą robić, to niedługo po to będziemy tam wchodzić, nie? Grube mury, fajnie chłodno i to wszystko. Ale nikomu nie przeszkadzam. Siedzę w tygodniu, nie ma nabożeństwa, ja sobie... Jestem stary, ja gram na telefonie w cebulki, chuj, nikomu nie przeszkadzam. Siedzę w rogu. I widzę, że wchodzi taka, słuchajcie, zabrana, taka z 78 lat na oko. Berecik mokry, jeszcze w folii, tylko folia na święta jest ściągana. I od razu pod obrazek z Jezusem, słuchajcie, od razu, nie patrzy, że ludzie chcą sobie pokontemplować, a ona od razu i na cały regulator krzyczy pod tym obrazem. O Jezu, kochany, o Jezu, młodzież taka kurewska, taka cnotliwa, weź mnie do siebie bez serca w twoje serce. Ja wstałem, mówię, no nie wierzę. Mówię, jak można być tak fałszywym, czy ona nie pamięta, że była młoda? Jak ja bym chciał teraz, żeby Jezus szedł z tego obrazu i powiedział jej prawdę. Teraz przychodzisz? A to 60 lat temu na Woodstocku między cycę brał, co? I krzyczał, chcecie więcej, dajcie więcej. Ty fałszywcu, to nie cnota, tylko żal się siebie przebawia. Przychodź tu dlatego, bo ci wszystko masz stare. Bym ci na młodą ci puszka dalej byś za typami biegała. A płatek na pletek jeden, chuj! Przychodzisz tu tylko dlatego, bo możesz bezkarnie paść na kolana i wziąć coś do japy. Dziękuję, Poznań. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Byliście zajebiści. Dziękuję.